Dobra, witam w kolejnym odcinku. No, witam, witam. Lecimy. Dalej z fabułką. Tak, to ja. Spisałeś się na medal. A dzięki, dzięki. Moi ludzie są bezpieczni, a Fort Sakai należy do nas. Tak jest. W końcu mamy szansę pokonać Orlicę. Tak jest. Wiesz, gdzie teraz jest? Jeszcze nie, ale wiem coś innego. Kiedy byliście zajęci, moi zwiadowcy zdobyli rozkazy Orlicy dla szamanów. Zdaje się, że chce pojmać jakiegoś samuraja. Wiadomo kogo? Nie, ale to chyba jasne, na kogo poluje. Chciałabym tylko wiedzieć, dlaczego chcecie schwytać żywcem? Orlica schwytała mnie, gdy tu przybyłem. Uciekłem, ale może chce skończyć to, co zaczęła. Czego mi nie mówisz, samuraju? Fune, Jin! Szukaliśmy Orlicy. Zgubiliśmy ją, ale natknęliśmy się na jej patrol. Poszliśmy za nim aż tutaj. Na klifach aż roi się. Kurde, Funa już coś podejrzewa. Musieliśmy się skradać, żeby ich ominąć. Orlica nas wyczuwa. Znajdzie nas. Bierze odwet. To zemsta za jej okręt. I śmierć sługusa Kunbisia. Możemy wrócić na statek. Jeśli teraz porzucisz dom, już go nie odzyskasz. Wolisz tu zginąć? Możemy ich stąd odciągnąć. Walczyć na lądzie. Jest ich więcej. Samurajów też było. Wy lepiej znacie teren. A zasadzka? W miejscu, które da nam przewagę. Wioska Kidafura. Mamy plan? Zbierz wszystkich, Tenzo. Musimy ruszać. Co to za plan? Do jakiejś wioski Kidafure. Masakra w wiosce Kidafure. Ale tu ładnie, majestatycznie i zielono. Zwabią oddziały Orlicy do wioski Kidafura. Moi ludzie szykują zasadzkę. Ja pierdzielę, jakie to piękne. Wioska jest pusta. Rzeźnik Iki ją zniszczył. Twój ojciec wyrżnął w pień całą osadę. Wypierdzielaj. A ty nie kiwnąłeś nawet palcem. Wieża obserwacyjna. Będzie z niej dobry widok. Nasi zwiadowcy zwabią tu Mongołów. Nie mamy jednak pewności, skąd dokładnie nadejdą. Ustaw ludzi w strategicznych miejscach. Kilku z nas zaczeka na koniach. Ciekawe, czy mogę sobie w razie potrzeby inny kolor w walce z pożarem. Musimy wybrać teren. Gdzie rozmieścić ludzi? Tej w zbroi, czy mogę sobie wybrać inny kolor? Jakiś czarno-czerwony. Dobra. Wyślij ich między niewinne ofiary twojego ojca. Fuck off! Linia drzew. Niech ktoś tam trzyma wartę. Gdy coś dostrzegą, mogą użyć fajerwerków zabranych ze statku. Niech je odpalą, gdy tylko zobaczą najeźdźców. Wtedy się zjawimy. Ale tu wszystko porosło, nie? Wygląda jak jakiś, kurde, jurajski park. Ukryli się ludzi w domach i spichlerzach. Tam ukryły się ofiary twojego ojca, przerażone. A jeśli Mongołowie nie podejdą? Jeźdźcy zaatakują z flanki. Przycisną ich. Co byś tam zrobił? Gdy tylko wieśniacy dostrzegli ludzi twojego ojca, wiedzieli, że to ich koniec. To tam się wycofali. Co? Kto się wycofał? My się tam wycofamy, jeśli nas przyprą. Wzmocnimy to miejsce, na ile będziemy w stanie. Wszyscy na pozycję. Na razie czekamy. Oj, Jin, niedobrze z tobą się nie robi. Nie wiedzą, jakich okropności dopuścił się twój ojciec. Okropności, którym nie zapobiegłeś. Ajajaj. Sterunki! Dajcie sygnał, jak ujrzycie najeźdźców! Powiedziałeś, to tam się wycofali. Byłeś tu. Kiedy twój ojciec urządził rzeź. To nie była rzeź. Jak nazwać uzbrojonych ludzi mordujących wieśniaków? Ukrywali tu wojowników. I swoje rodziny! Ci ludzie napadali na nasze patrole. Ich pułapki okaleczały i zabijały naszych. Podrzynali im gardła we śnie. A co mieli robić? Chcieliście nas zabić! Mój przyjaciel dorastał w tej wiosce. Gdy samurajowie odeszli, znalazłem jego ciało. Ale tydzień szukałem jego głowy w błocie. Przykro mi, Tenzo. Przykro ci. Masz pojęcie, jak to jest znaleźć przyjaciela w takim stanie?
Czy wiesz, ile żyć zniszczył twój ojciec? Zbyt wiele. Gdybym mógł, zmieniłbym to. Nie kiwnąłeś palcem. Inni musieli to zakończyć. A ja patrzyłem, jak umiera. Nie ocaliłem go. Choć mogłem. Dlaczego? Oho! Nadchodzą. Chodźmy po konie. Potem pogadamy. Zbliżają się. Uwaga! Atakują! Tenzo! Jin! Za mną! Bijcie mocno i szybko! Jeszcze ja umiem bić mocno i szybko. Wycofamy się tutaj! Grupa ludzi zostanie tu, by wzmocnić obronę. Walczysz po stronie zabójców ojca. Co by powiedział? Powiedziałby mi, żebym ciebie zabił też. Gnojuwo, śmierdząco. Tam są! Na wprost! Rozjedźmy ich! Patrzcie na to! Zabić wszystkich! Opa. Tak jest! Kolejni Mongołowie! Musimy kupić ludziom trochę czasu! Do boju! Nie mam kurde! Nie mam tego. Jak to się nazywa? Już. Jak włączam duchy, albo jakieś te... Najważniejsze, że ci padli. Tak. Naprawdę? Łatwizna, prawda, Jin? No trochę aż za łatwo. Nie podoba mnie się to. Fajerwerki! Kolejni Mongołowie! Na koń! Ruszajmy! Biegniemy. Zupełnie jak za dawnych dni. Podoba jej się to. Przypomina sobie, jak mordowali samurajów. Nie nakręcisz mi w głowie. Zgotujmy Mongołom powitanie. Na tych wozach jest trochę pojemników z prochem. Widzę. Wyróżnowałeś. Nadchodzą! Celować w beczki! Dobrze? Idę pomóc. Ostatni z nich. Yeah. Na razie. Nigdy tego nie zapomnisz. Tyle krwi. Ziemia była nią przesiąknięta. Daj mi spokój. Chciał tylko zniszczenie. Spójrz, co zrobił Kazuma Sasakai, rzeźnik Iki. Cicho. Fajerwerki na zachodzie! Dłużej nie damy rady. Chodźmy. Zachód, zachód, fajerwerk. Tak, jedziemy. Fune, myślisz, że obrona już gotowa?
Nasi potrzebują więcej czasu! Powstrzymamy najeźdźców, ile się da! Chwila! Fajerwerki ustały. Jest cicho. Mieliśmy tu strażników. Nie widzę ich. O, fuck! Co to zasadzka? Przyjrzyjmy się. To niedobrze. Schwytali nasze straże. Poczekaj, zakradnę się. Zaskoczę Mongołów. Powolutku. Kurde, tu są i tu są. Trochę zepsułem. Przeżył? Ruszajcie, pomóżcie mu! Jakim cudem mnie zauważyli? Co to znaczy? Aha. Wszyscy? Wszyscy. Rozwiązać ludzi. Dobra. Ale dziwne pułapki mają na głowach. Uwolnię cię. Myślałem, że już po mnie. Dziękuję. Kolejne fajerwerki! O, ja pierdzielę! O, fuck. Plemię Orlicy ruszyło. Ile i ona ich ma? Gdzie ona ma czas tyle rodzić tych swoich nowych tych? Rozproszyliśmy się! Nie mamy czasu. Wszyscy, do koni, odwrót do wieży, tam ich pokonamy. Prowadź, samuraju! Wycofać się! Wycofać się! Ja pierdzielę. Nasi jeźdźcy! Mongołowie ich gonią, potrzebują pomocy! No szybciej nie dam rady przecież. Przed nami! Daliśmy wam czas, Fune! Obrona gotowa! Zatrzymać tu najeźdźców! To nasz ostatni bastion! To jest kim, kurde? Dobra, gdzieś tu jest... tam jest szaman. Nie.
Dawaj tego szamanika. Nadchodzą posiłki! Zabić ich! Jezus. Ale ich tu jest. Jeszcze nie te kurde. Dobrze. To dobrze, będziemy dominami. No co? Chodźcie tu. Ty, dwa hedy wystarczyły i się wystraszyli. Tak z bliska. Wpierdzielili, nie wierzę, udało się. Nie sądziłem, że się uda, nie? Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Co? Czekaj, co? A tu nie powiedział ten? To jest zabójca naszego ojca? Jim? Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Gdzieś to słyszałem. Od zabójcy mojego ojca. Słyszysz głosy? To przez truciznę orlicy. Zmów za siebie modlitwę, zanim z tobą skończę! Zrób to na tej zakrwawionej ziemi, na której twój ojciec zabił setki ludzi. Czyli to próbował on was ratować. Wiedziałeś, kim jestem, co zrobiłeś mojemu ojcu. Okłamywałeś mnie. Sam się okłamywałeś. Twój ojciec był moim wrogiem, nie ty. Jak taki nędznik pokonał Kazumasę Sakaya? Nie wiem. Miałem szczęście. Zabił nas dziesiątki, zanim w końcu go pokonaliśmy. Chyba złamał nogę. Wystarczyło go tylko dobić. Miejmy to z głowy, samuraju! Jeszcze nie. No tego się nie spodziewałem. Zabiłeś mojego ojca, zwabiwszy nas w pułapkę w wąwozie sędzio. Tak zabijemy orlicę. Będziemy potrzebować więcej ludzi. Idź do Fune. Zaczekam przy kanionach. Nie ukryjemy już tego, kim jesteś. Ale jeśli jej powiem... Zrób to. Powiedz jej, kim jestem. Wie, że walczę dla Iki. Wie, co zrobiłem. Powiedz, że nie jestem moim ojcem. Gdybym był, byłbyś martwy. Co, już mogę, czyli już mogę założyć zbroję Sakaya? Tak, Kage, pocieszaj mnie. Przyda mi się teraz. Dwa punkty techniczki, dobrze. Akurat się przyda.
Gdzie teraz? Tutaj. Barnik, zbroja samurajskiego klanu. A mogę już swoją założyć normalnie? Chyba mogę. I tak bym chciał zrobić. W tych nowych barwach. Ale maska ducha musi być. I z tym złotym, nie? O, ho, ho. Pięknie będzie zakończone. W zbroi naszego ojca. Nie wiem, czy to będzie już koniec gry, czy coś, ale zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. To naprawdę była mocna bitwa, nie? Sto metrów. Dobra, już widzę ten dymek. O, Gierko, nie zacinaj. Nie sądziłem, że się zjawisz. I z wzajemnością. Co to? Coś mi wyskoczyło, nie wiem. Jakiś znak zapytania blisko, na lewo. Dobrze, ten gościu? Sanktuarium kotów? Matka uczyła mnie grać na flecie w takim miejscu. Aha. Graj na flecie dla kotów? I co mi to da? To zasadzka! What the fuck? Nawet na flecie nie dadzą pograć po cichu. Dźwięki mi psujecie z gry, gnoje. Daj ci pograć na flecie. Aha, żeby kotek podszedł. Nie ma innego sposobu. Jak skacze słodko, nie mogę patrzeć na to, co robię, bo ten kotek tak słodko skacze. O, to jest taki dziki kotek. Taki puchaty. Zadawałem jej mnóstwo pytań. Ale zaraz przychodził czas na ćwiczenie bokenem. Matka prowadziła mnie do mistrza miecza. Ale ładnie tu jest. Prowincji. Chyba chciała dla mnie czegoś innego. Talizman tropienia Nekomy. Kunajem w czasie serii skrytobójstw, żeby zwiększyć swój zasięg. No seria skrytobójstw, no to tak nie bardzo. Dobra. Dziadku, pokłaszczę cię jeszcze. Wszystko spada na starego Makibiego. Cacy, cacy, cacy. Czemu on mnie gryzie, kuźwa? Co te koty mają z tym gryzieniem? Dobra. Chodźmy do Tenzo i Fune. Zobaczmy, co nam powie na nasze pochodzenie. Fune, zakładam, że Tenzo mówił ci o mnie. Tak,
Sakai. I gdybyśmy nie byli w środku wojny, obaj bylibyście martwi. Nie przeżyjemy tego, jeśli będziemy sobie grozić. Najpierw powstrzymajmy orlicę. Potem to wyjaśnimy. Dobrze. Przyszłam cię wysłuchać, Sakai. Jak drużyna upieżców miałaby pokonać mongolską armię? Tak samo jak pokonaliście samurajów 15 lat temu. Zwabiliście ojca do wąwozu sędzio i zabiliście go, zmuszając Sakajów do odwrotu. Zróbmy to samo z orlicą. Jak ściągniemy jej uwagę? Poluje na mnie. Jak ją sprowokuję, będzie ścigała mnie do sędzio. Tam przygotujemy na nich zasadzkę i poślemy do diabła. Najpierw musimy znaleźć orlicę. Cały czas pozostaje w ruchu, szukając nowych ofiar. Moi zwiadowcy ruszyli. Znają ją. Gdy im się uda, ściągnę jej uwagę. Ale nie sam. Lada dzień orlica znajdzie nasze schronienie i obróci je w pył. Jeśli to nasza najlepsza szansa, by ją powstrzymać, sprawię, że łyknie przynętę. Plan ustalony. Tenzo, zajmij się zwiadem. Przygotuję zasadzkę. Poczekam tu, aż będziemy gotowi. Mamy szansę na pokonanie orlicy. Wykorzystajmy ją. Błogosławieństwo śmierci. No, zobaczymy, czy się uda. Czy połknie Bejta. O, fuck. Tenzo, nie widziałeś tego. Dostrzegli siły orlicy. Fune jest na pozycji? W kanionach jest pełno łupieżców. Musimy zwabić tam Mongołów. No to lecimy. Oby się udało. Chodźmy do zwiadowców. Obserwują oddział orlicy. Kiedy ruszymy, ściągnę jej uwagę. Mówiłeś, że na ciebie poluje. Czego chce od zatrutego samuraja? Chce zrobić ze mnie kolejnego szamana. Co? Jeden z jej popleczników mówił, że chce mnie zwerbować. Ale wmusiła w ciebie truciznę. Jej święty lek dla większości jest trujący. Szamanie używają go w ramach rytuału przejścia. Wciąż masz tę wizję? A, to tak. Tak to działa. Tak, stają się coraz gorsze. Ostrzegałam cię, że skończy się to obłędem i śmiercią. Mój hart ducha! A nie, dobra, wrócił. Tenzo, tutaj! Mongołowie przeczesują wyspę w poszukiwaniu samuraja. Orlica jest z nimi? Wstrzymała poszukiwania i wysłała swoje orły. Fajnie głowę odwraca ten, do tego, kto gada. Przyjrzyjmy się lepiej. Rozglądaj się za hełmem orlicy. Łatwo będzie go dostrzec. Ja go widzę. To ona. Orlica jest tutaj. Gdzie? Nie widzę jej. O tam! Widzi nas. Ruchy! Oto jesteś, panie Saka. Kurwa, mamy zwidy. Przesunęłam wyspę, szukając cię. Mam zwidy. Tu nikogo nie ma. Nie. Nie teraz. Przyjmij mój dar. Zostań moim szamanem. To trucizna. Jeśli mi odmówisz, zginiesz tutaj, jak twój ojciec. Szlak, gdzie ona jest? Tenzo! Orlica uciekła! Szukaj jej! Nigdy jej tu nie było, ci. No jak to nie? Jestem chory. Fuck! Przez tą pieprzoną truciznę. Co się stało? Mongołowie na nas czekali. Ale jeśli orlicy tu nie było, to gdzie ona jest? Gdzie ja jestem, Jin? Bądź cicho. Które miejsce na wyspie cię wzywa? Gdzie jest nam przeznaczone znów się spotkać? Niemożliwe.
wąwóz, sędzio! Orlica jest tam, gdzie zabito mojego ojca. Musimy wracać do Fune! Ajajaj. Nie doceniłem Orlicy. Na pewno nie chciałeś zostać jej szamanem? Złożyć nas w ofierze nowej pani? Nie zdradziłem! Nie, no co ty! Kiedy byłem uwięziony, zatruty, myślałem, że Orlica jest kimś innym. Opowiedziałem jej o ojcu i zasadzce w wąwozie, sędzio. Więc wiedziała, że twój ojciec tu zginął. Dowiedziała się, że do nas dołączyłeś, że planujemy coś dużego. Jest to krok przed nami, ale nadal możemy wygrać, Tenzo. No, fuck, się wszystko jara. Atakują wszystkie oddziały. Zmiażdżą Funę. Aksar Kadan! Gdzie jesteś? Wiem, że tu jesteś! Walcz! O ty szmato! Nie widzę. Leży. Leży. Wszyscy. Granie pojawili się znikąd. Co się stało? Później wyjaśnimy. Widziałaś Orlicę? Prowadziła atak. Zabiła wielu moich. Wracajmy do schronienia. Nie dostaniemy kolejnej szansy. Musimy pokonać Orlicę. Równie uparty jak moi ludzie. To w drogę. No to w drogę. Polujemy na Orlicę! Do kanionu! Do kanionu! O nie. Już za późno. Bitwa przegrana. To koniec. Tak samo zawiodłeś ojca. Pamiętasz jeszcze, że pozwoliłeś mu zginąć? Odchodzisz od zmysłów. Skąd wiesz, że ta bitwa jest prawdziwa? Jim, jesteś z nami? Jestem. Jestem, ale ledwo ci powiem. Się trzymam już. Pieprzone trucizny, dupizny. O, fuck. Panie Sakai, wróciłeś do mnie. Orlica. Naprawdę tu jest? Pamiętasz wielkiego Kazumasę? Wykrwawiał się na śmierć, kiedy ty trząsłeś się jako sika. Byłem dzieckiem. Samuraja, a nie chłopa. Gdy twój ojciec był w potrzebie, ukryłeś się niczym tchórz. Zatyki! Jin! W porządku? Tak, walcz dalej! No dawaj. Jeszcze perfekcyjne uniki mi wychodzą po prostu. Dobra. Ale ładne. Fioletowe. To mi daje motywację.
Wcześniej słyszałem jej głos. Teraz ją widzę. Wyczuwam ją. Może to miejsce potęguje wizję. Możliwe. Morzu! No nie! Nie jesteś zmęczony, panie Sakai? Chodź, podaruję ci spokój. A ja tobie zimną stal. Dzień, weź się w garść. No nie mogę! Masz ten strach? Krzyk konającego ojca niósł się echem po kanionie. Pozwól mi uśmierzyć twój ból. Poślę cię do diabła! Biegnę, koledzy! Oj, przepraszam. To już ostatni z nich. Przepraszam, Kuna. Wiesz, gdzie jestem, prawda? Orlica jest na wschodzie, tam, gdzie zginął ojciec. Nie postawię wszystkiego na przeczucie, samuraju. Jedź na wschód. Ja i Tenzo sprawdzimy drugą drogę. Dobra. Pójdę z Jinem. Potrzebuje mnie. Powodzenia. Wam obydwu. Dołącz do mnie w sercu twojego bólu. Ja pierdzielę. Cholera, zamilcz! Jin, musisz zawrócić! Za późno! Nie dam się! To tu? To tutaj. Jest! To tu zabiłeś mego ojca. Jest i orlica jakiś jej przydupas. Święty lek przywiódł cię tutaj. Wiesz dlaczego? Bym zakończył twój terror. Nie, by cię uleczyć. Przez lata ukrywałeś swój ból. Święty lek pozwala ci go dostrzec. Wbrew mojej woli. Twój lek to zwykła broń. Nie pozwól, by pochłonął cię mrok, Jin. Wypuść duszę na wiecznie błękitne niebo. Nie jestem ponad moimi ludźmi. Służę im. Tym, którzy zabili twego ojca też? Tak, nawet im. Marnotrawstwo. Zajmij się resztą, Tenzo. Ja zmierzę się z Orlicą. A to już! Walczę zajebiście. Ej, oszukujesz. Nie pokonasz mnie. Pana to. Szkoda, że nie mogę rzucać. Zaślepiły cię twoje nędzne sojusze. Błagaj o życie. Tak jak twój on. Ty błagaj! Wysła jest słowity w pierdol. O kurwa. Źle zrobiłem. Jestem łowczynią dusz. Chyba kanapką z mórz. Śmierdzi od ciebie śledziem.
plecy, kurwo! Teraz niosę śmierć. Fuck! Nie mam hartu ducha! O nie! Stawaj! What the fuck? Dzień. Powinniśmy byli zginąć razem. Jak wojownicy. Zawiodłem cię, ojcze. Nie mnie. Nasz klan. Nasze nazwisko zostało splamione. A przez? Ludzie oskarżają nas o potworne czyny. Czasami to, co konieczne, bywa potworne. To, co zrobiłam. Zrobiłam? Nie było łatwe. Tato, zmieniłeś płeć? Ale za świata? Ale musiał to zrobić. Robiłeś co konieczne. A, bo to przecież Orlica jakby gada, nie, że może dlatego, że zrobiłam. Taki detal. Potrzebowałem ojca. Po śmierci twojej matki został mi syn, któremu nie potrafiłem pomóc. Więc wychowałem samuraja. Już po rodzinie. Zrób to, co konieczne. Nie daj jej się. Z hańby i porażki. To ta trucizna. Pomyślimy. Nie, to jest tęso chyba. Zabij go, tchórzu! Nie. Nie będę taki jak ty. To, jak żyłeś, nie było moim wyborem. Ani twoja śmierć moją winą. Dobrze! Tak jest! Tok! Jebaj szmatę! Święte lekarstwo przestało już działać! Dokładnie! Jak to możliwe? Normalnie! Jestem Jin, kurwa, Sakai! Na mnie nie ma trucizny! Kurwa, jaki to ma zasięg długi. Poczułaś to? Poczuj to. Szmato. O nie, tego nie lubię. O kurwa. No ty dziwko. Będzie mnie kurwa rzucać tym.
Jaka piękna kontra na koniec. Gin, babo, wredna, brzydka, śmierdząca od kurwa owoców musz. Jebie ci orłem z ptaka. Pewnego dnia twoi zmarli przodkowie w końcu cię osądzą. Pewnego dnia. A twoi przodkowie cię już tak nie osądzą, bo już są tak umarli, że są zdechli. Niech twa śmierć przysłuży się wszystkim. Piękna końcówka. To twoja szansa. Nic ci nie jest? Przeżyję. A co z tobą? Nadal ją słyszysz? Nie. Cisza i spokój. Nie. Przykro mi, Jim. Mnie też. Zdaje się, że świętują. Lepiej zajrzę do Fune. Przekażę dobre wieści. Idź. Przyjdę później. Nie zwlekaj za długo, Jim. Rozmyślaj o śmierci swojego ojca. Haiku na koniec, kryjówka mroku, no to tu, płatki w rosie krwi. Ojciec próbujący wstać, dłoń ojca sięga w górę, oddech ojca zanika. No to bardziej sięgająca w górę, jak dobrze pamiętam. Jesteś już wolny. Moje życia słabnie. Bij się w przestworzach. Płatki w rosie z krwi. Dłoń ojca sięga w górę. Wzbij się w przestworza. Pięknie się udało. Wow. I efekt zajebisty. Jest w tym magia. Błogosławieństwo śmierci. Pokonaj orlicę. I co, to był koniec dodatku? Wolne serce. Ale to jest do czego? Dobra, dobra. Do czego to jest? Aha. Rozumiem, to jest do tego samurajskiego klanu. Nie, no to chyba nie koniec. Nie, nie, nie. Jeszcze coś tu mamy. Epilog. Ostatnie słowa. O proszę, no to chodźmy. Akurat pięknie się zakończy. Porozmawiaj z Fune. A gdzie ona jest? Gdzieś tam. Porozmawiaj z Tenzo i Fune. Nie wiem, gdzie oni są. Na górze. Czekajcie, wejdę. Zdaje się, że samuraj chce porozmawiać. No, epilog, nie? Ja
Fune, Tenzo, dobrze wyglądacie. Bez orlicy jest nam lepiej. Dobra robota. Wzajemnie. Jeśli nadal będziemy walczyć, odeprzemy jej plemię. Słyszysz, Fune? Będziemy. Przyjdź do mnie później, Sakai. Przyda mi się pomoc samuraja, który umie dochować tajemnicy. Oho. Chyba zdrowiejesz. Boli tylko, gdy się śmieje. Przy tobie nic mi nie grozi. I tak śmiejesz się tylko z własnych żartów. Ale nie będę już władał mieczem jak wcześniej. Koniec z okradaniem kupców na otwartym morzu. Jaki będzie z ciebie pożytek? Zbyt wielu cierpi jeszcze przez truciznę orlicy. Nie wyleczę ich, ale złagodzę ich ból. Może odzyskają siły. Tak jak ty. Orlica sprawiła, że znów przeżyłem śmierć ojca. Miałem szansę go pomścić. I co zrobiłeś? Odkryłem, że bardziej od śmierci boję się, że zawiodę ojca. Od lat obwiniałem się o to, że zginął, a ja wybrałem życie. Więc wybaczyłem sobie i jemu. To ci pomogło? Ciemność nigdy nie znika na dobre, ale ustępuje. Może tak da się pomóc innym. Stawiał czoło wspomnieniom, zmierzał się z lękiem. Obyś miał rację. Nie wyobrażam sobie, bym dawniej był w stanie to powiedzieć, ale dobrze było cię poznać. Też nie sądziłem, że to zrobię, ale... Dziękuję, Jin. No i super, wszyscy pogodzeni. Lepiej już pójdę. Poszukam kolejnych ofiar orlicy i spróbuję im pomóc. A miałem iść do niej, tak? Czy nie? Coś ona chciała mi powiedzieć. Zawsze nazywała mnie tchórzem. Może miała rację. Nie jest łatwo. Po co nam kolejny najazd? Ledwie odetchnęliśmy po ostatniej walce. A proszę. Wojna. Chcesz odpocząć? To poproś plemię orlicy o kilka dni wolnego. Odejdź, Hachiro. Chcesz się obronić, to ćwicz. To misja poboczna jakaś tam. No. Kurwa! Ja piskam. No nie wytrzymam, nie? Muszę odejść z misji, bo nie mogę na nią kliknąć. Prawo matki. Wygląda to, że Fune planuje kolejne lekcje. Powinien sprawdzić, co dokładnie zamierzam. Dobra. Mam nadzieję, że dodatek wam się podobał. Fajnie było pograć tą Ghost of Tsushima. Zajebista gierka. Mam nadzieję, że kiedyś może jakiś serial albo film z nią wyjdzie, bo to jest fajna historia i w ogóle. Chcecie sobie pograć sami, porobić poboczniaki i w ogóle te wszystkie znajdźki, zbroi i w ogóle. Polecam sobie ją kupić. Warto. Zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał. Widzimy się w kolejnych seriach na kanale. 9/10. Bye bye.